Dobra, jakaś dziwna gwiazdka się porobiła. Sprawdźmy właśnie, o co chodzi. Jaki teleporter tutaj? Co jest? Gdzie ja się teleportowałem? Co to za inna kraina? Patrzcie, gdzie... Co się stało w ogóle? Wait a second. Gdzie jestem? Drugi dom się jakiś pojawił. Czemu tak? To nie wiedziałem, że w ogóle to możliwe, żeby drugi dom był. Patrzcie, normalnie w świecie jest drugi dom. Tu mamy co prawda zablokowane. Tu jakiegoś questa mamy. Żeby coś mu dać pewnie. Halo! Takie coś, bardzo rzadkie, coś takiego. No i tu ewidentnie mamy zablokowane. Ale dziwna sprawa ogólnie. Nawet nie wiedziałem, że tu można się dostać. Tu też mamy zablokowane. O, i możemy tutaj za to iść. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Nie pokazuje mi na mapie. Co jest? Tych nie widziałem w ogóle. Nie wiem, gdzie jestem. Patrz, jakiś ten nowy kwiatek. Ja tego też nie znam. Oho! To jest jeszcze inny? Oni jeszcze inne kryształki dają? Nie, to są ci huntery, co nie? To są te huntery chyba. Co to jest? Kurwa, nie mogę tutaj, bo tu jest tak grubo. Czaki, awau! Kurczę, no naprawdę grubo. Nie spodziewałem się, że dostanę się do jakiejś nowej, tajemniczej dzielnicy i muszę dużo tych kwiatów zebrać. To jest w ogóle abstrakcyjne, bo ich jest strasznie... Mam 75, on chyba chce. Kurwa, co tu się dzieje najlepszego? Ja pierdykam! Jak tu jest agresywnie! Dobra, zawijamy się stąd! Niebezpieczna dzielnica! O nie, nie działa. Kurczę, trafiłem do jakiejś najniebezpieczniejszej okolicy chyba. Już mi się znudziło, jak się stąd wydostać. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Super. A dobra, myślałem, że to coś robi, na przykład przynosi. Nie no, nie wierzę, tu same agresorki tu są. Jak się stąd wydostać? Co to za przeklęte miejsce? Tutaj do zielonego czegoś może nie mogę wrzucać, próbowałem. No jak mam włączyć mapę, jak nie jestem oznaczony? Po co mam włączać mapę? A, pomocy, kurwa! O nie, ja tu byłem przed chwilą. To jest chyba nowy kryształ, nie kojarzę go. Jeśli bym... Kurwa! Uaa! Wynosić się stąd! No nie da się! Pomocy! Tam był chyba nowy kryształ, co nie? Tak wyglądało przynajmniej. Ale nie jest, nie byłem w stanie go zabrać, bo tak agresywnie się tu robi.
Patrzcie, no mnożą się, no nie jestem w stanie, kurde. Jakiś nowy kryształ tu był, no nie jestem w stanie. A żrejcie to może, nie chcecie? Wynocha stąd. Kurczaki jedzą. Nie chcecie dać czegoś nowego, czego nie mam? No coś jest. Dobra, mamy nowy kryształ, nie wiem co to jest. Jakiś saber slime. Dobra, mamy dwa nowe kryształy. No tych jeszcze nie miałem. Tam nie ma jeszcze, dobra, dwa na razie mamy. Chociaż przydałoby się naprawdę trochę więcej, jakby się tak nad tym zastanowić. Oni jedzą kurczaka, dobra, i tak nie mamy kurczaków. Tamten gościu chciał 75 tego. To trochę sporo sobie wymyślił. Jak mam być szczery, tych rośliny. Dwa mi wystarczą. No w sumie tak, dwa mi wystarczą. Namnożę sobie. Dobra, czy się zgubiłem? Jak najbardziej. Czy wiem, gdzie idę? Nie mam bladiego pojęcia. Se wymyśliłem, nową bazę zrobię. Co nie? Se wymyśliłem nową bazę. Nie, no nie wierzę, ja tu byłem. Wróciłem na miejsce. Nie, no nie wierzę, wróciłem do punktu wyjścia. Dobra. Przyznam się, nie mam bladiego pojęcia, gdzie mam iść. Nie wiem. Chodzę w kółko. Oho! Wróciłem! Patrzcie no, uparciuch kurde, no dobra. No i co? Trzym udałem. Patrzcie, uparciuch, pewnie to trzeba zrobić, żeby tu odblokować ziemię. No dobra. Tutaj nie ma limitu czasowego. Wypadło? O, faktycznie. Spicy tofu. I to jest znowu coś, co to coś znowu to jest chyba. Spicy tofu food. Czyli to jest jedzenie. Okej. Ciekawe, jakiś spicy tofu wypadło. Okej, fajnie wiedzieć. Dobra. Fajnie, fajnie, ale wiecie co? Później się tym zajmiemy, bo powiem wam, że ja lekko spadłem w panikę. Ach, do czego to? A, no tak. Zmarnowaliśmy strasznie dużo czasu na zajmowanie się tymi pierdołami. Swoją drogą fajnie byłoby ta kokodopa to zasadzić gdzieś. Pytanie tylko zasadnicze, mogę to zasadzić tutaj na przykład w tym? W, jak to się nazywa, w piwnicy? Czy nie wyrośnie? Nie mogę, mogę, no dobra. Czyli nie mamy aktualnie pól, żeby to zasadzić, nawet jakbyśmy chcieli. Bo tu buraki nam rosną, dobra, trudno. Ale nie mówię o spicy tofu, o kokadopa. Maksujesz tę gierkę? Bardzo możliwe. Nie wiem, co mam z tym. Tego kokokabo też się nie da? Czemu się nie da? Ja bym spróbował. Tego w ogóle nie mogę sadzić. Czy swoją drogą, czy tu jak coś zasadzę, to to wyrośnie? Jak zrobię tu garden? Okej. Czyli tak, tego nie mogę, czyli to, czyli tamta misja z ogrodnictwem jest związana właśnie z wyprawą samobójczą. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że to jest związane z misją samobójczą. Na razie to też schowaj. Poczekaj, co? Oni, nie wiem, nie pamiętam. Trzymaj.
Dobra, no to nic, to, czyli to jest związane z misją samobójczą. A, o, truskawki znowu są. Dobra, nakarmy standardowo nasze wygłodniałe... Wygłodniałe by te... Slimy. No tak, to tak jak mówię, myślę, że fajnie będzie połączyć to... z miodowymi na przykład, bo miodowe są mało wymagające względnie. Dajmy autofeeder, wszędzie damy autofeeder, będziemy, będzie łatwiej to ogarniać już. Swoją drogą mamy tutaj już prawie pełny ten, będziemy musieli to posprzedawać za chwilę. No, zaczęło się robić naprawdę grubo. Mamy naprawdę dużo tego. No będziemy musieli to posprzedawać, jednak nie mam gdzie tego magazynować, jak mam być szczery. No trudno, posprzedajemy tak jak jest. Masz mało hajsu? O, to się nie martw. Tego to ja będę miał zaraz dużo. No dobra, średnia cena, ale... ale sprzedam, bo kurde... nie mam co z tym robić. Znaczy mógłbym magazynować teoretycznie, może potem pomagazynujemy. Ale aktualnie to ostatnie, na co mam ochotę, magazynować. No dobra, posprzedajemy to, co mamy, co nie? No biznes to biznes, no tam wiemy, tam generalnie z tamtego najwięcej. Przy okazji jakiś taki mały zastrzyk gotóweczki przyjdzie. Co prawda nie duży, ale no wiecie, zawsze coś. Dobra, no coś tam przyszło, no. Z tych byczków to pewnie najwięcej jest, auć. No ale tego na razie nie chcę nawet sprzedawać, co nie? Bo to fajnie to sobie pogromadzić, poczekać na najlepszy kursik. No, na lepszy kursik poczekamy. A tu mamy trochę miejsca na magazynowanie tego. Ogólnie chyba wszystkie surowce zaczniemy tak magazynować, widzowie. Tak sobie myślę. A co do jeszcze tych, wiecie co? A co do tych byczków, w sensie tych tutaj, gdzie ja tutaj ich wsadziłem, tych, to wiecie co? Ja stwierdziłem, że chyba połączę jednak je z tymi, o tymi kamiennymi. Dlaczego? Bo one jedzą warzywa. A aktualnie mam bardzo dużo warzyw, co nie? No, jadą warzywa, połączymy je z nimi, będzie git. Herd, chociaż wiecie co? Co to jest za herdbeat? Co to jest za roślina jest? Tak sobie myślę. Bo może w sumie muszę tą... burak. O! To idealnie, bo tam jest zaraz, tam są, jest przystań buraków. Ej, to idealnie, z tymi kamiennymi po prostu połączymy. To idealnie. Kurde, ale dobrze. To patrzcie, złapiemy trochę tych. No i patrzcie, jest, wszystko jest przesplanowane. Suwa się. Ach, debil. Dobra, dajmy tego. Chodź tu, chodź tu. Cztery. Chyba tylko tutaj występują, co nie? Bo tam w innych miejscach to musiałbym szukać. No, chyba, o, już się tam. O, patrz, zjadł go. Tego złego. Dobra, no mam cztery, no przydałby się jeszcze, a chyba miałem tego więcej. Jeszcze by się przydały z dwa takie niebieskie. One nam dalej są też? Proszę cię, żadne szkoda. Żadne szkoda, byczku. Te drugie mogę połączyć z miodowymi. Ale te huntery połączę z tymi, bo tam akurat obok są buraki, więc w sumie ideolo. Dobra, niestety...
Musimy chyba poczekać, jak się wyklują po prostu świecie. Dobra, chodź tu. Wynocha stąd. Przeszkadzacie mi w pracy. Ja tutaj pracować przyszedłem, a przeszkadzacie mi. Już. O, są. No, myślę, że z 8 styknie. Co? Jeszcze więcej? 10? No przecież, dobra, 10 styknie. Te rok tanie, no to co z tego, że mają tanie, ale będą połączone z czymś, będą obok z burakami, no i będzie przy okazji te drogie hunterowskie wypadać. A ja nie będę aż tyle, wiecie. Dobrze będzie, zaufajcie mi. Mam tutaj zaraz buraki. No idealnie to będzie z tymi połączone. Mówię wam, ja wiem co mówię. No, puścimy sobie te. Dobra. Puścimy sobie te, no i mówię, ja wiem co mówię. Zaufajcie mi. Jestem, tutaj ja się znam na rzeczy. Ja się znam na rzeczy, ja jestem... A te drugie połączymy sobie z tymi, właśnie mango. Miodowymi w sensie. Dobra, w ogóle przyśpimy się do następnego dnia, bo nie lubię w nocy działać. O. Zobaczmy jak cena idzie. Cały czas, widzicie, cały czas... Nie chcę wzrosnąć cholipcia, co nie? Czyli jeśli ten... Dobra, mamy w ogóle ulepszenia też, ale to takie dla siebie. Ulepszymy oczywiście i to też. Więcej życia się przyda. Dobra, no i teraz tak, bierzemy te hunter, co upolowaliśmy, to są te. Bo tu jeszcze mamy te, o te, ale te połączymy faktycznie z miodowymi może. A te połączymy właśnie z tymi. Tak, jak się nie robi questów, to ceny wolniej rosną? No to może, nie wiem, dobra. Spróbujmy. I co one są? No są... No widać, że są agresywne na pewno. Ach, agresywne gówna. Dobra, no i będzie klasa za chwilę. Zaraz zrobimy też ten autofeeder. Music dajmy, niech będzie, nie wiem co dodaje, ale dajmy autofeeder też. Znaczy jest dużo tych. To naturalne, że dużo tych wypadło. Ale to mi nie przeszkadza, bo też dużo tych wypadnie. A te hunter pewnie będą dużo warte. No i gitara są zadowolonko. Fajnie, buraki rosną dalej. No i łatwo będzie je po prostu karmić, bo tutaj są zaraz obok buraki, więc moim zdaniem ten. Muzyka uspokaja, to je trochę uspokoiliśmy. A zobaczmy w ogóle po ile hunter plocy chodzą. 93. O kurde, grubo. No. 93 chodzą. Nice. No i to się szanuje. Dobra.
Fajnie, fajnie. No i wszyscy są szczęśliwi teraz, jak widzicie. I teraz właśnie możemy się udać jeszcze do... Będziemy musieli zrobić jeszcze jedną zagrodę. Kurczę, no nie wiem tylko gdzie. Poczekaj, zobaczę, czy mogę to już odblokować. Ile to kosztowało? 10 tysięcy, nie. To mnie nie stać. Poczekajcie, bo przydałoby się jeszcze gdzieś było chyba do odblokowania za 5 tysięcy? Chyba nie, chyba tam. Zobaczę. Bo generalnie brakuje mi miejsca na kolejną zagrodę. Możemy w jaskini, co prawda. Co to slime za 400? Nie wiem, o czym mówisz, byczku. O, tutaj można było coś odblokować. Złoty, a złotego raz chyba miałem, tylko mi, zgubiłem go. Tu jest jakiś pomost. O, proszę. Za 5000. Jolo. O, proszę zobaczyć. I kolejne piękne miejsce. Nawet mamy fajną wodę. Nawet mamy fajną wodę. I tutaj mamy kolejne miejsca do zrobienia. No i myślę, że tutaj zrobienie kolejnego tego to będzie fajnym pomysłem. Tylko no musimy po prostu go upolować. No i zarobić też, co nie? Ale o zarobienie to się akurat nie martwię. Bo akurat to zarobienie to mi całkiem dobrze idzie, widzowie. Tak? A kurde, raz miałem, znalazłem Gold Slime'a raz podobno. Tak mi widzowie pisali, ale nie wykorzystałem tego momentu. Ja cię kręcę. A raz podobno miałem już tego slime'a. Szkoda. A tym dajmy mango. Niech się cieszą, że takich rozpieszczam. No dobra, i tutaj też oni cały czas produkują kryształki, które chcę, żeby po... No jakby wiadomo, no trochę... Trochę, żeby chcę, żeby troszkę one zwiększyły swoją wartość. Dobra, swoją drogą, te dni są mi potrzebne, to wystrzelmy je. One się rozpadną, bo nie będą miały, bo są na słońcu. Tak? Mówisz, że w dokach mogę mieć te wodne wsadzić? To kozak. W sumie. To chyba tak zrobimy, że wsadzimy te wodne tam w dokach. Wtedy nam się slot zmniejszy, ten. Dobra, sprzedajmy. No sprzedajmy te dwa na razie. Bo te reszta nie chce rosnąć cały czas. A to spada na rynku, bo jest tego dużo po prostu. Dobra, no te... Cały czas chcę, żeby te dwa wyrosły. W sensie, żeby ich wartość wzrosła, dlatego tego nie sprzedaję. Ale póki co nie rośnie. Tak, Bladi, na tej wyspie jest jeszcze wielki świetlik, na drugiej wielki hunter miodowy i wielki wybuchający. Bardzo możliwe, ja nie mówię, że nie, widzowie. Ja nie mówię, że nie. Możecie mieć rację, ale na razie widzicie, że ja tu jestem zajęty rozwojem mojej małej faremki. Dobra. Chodźmy jeszcze zobaczyć, co tutaj się jeszcze odblokowało. Jakieś fajne rzeczy może. To było tutaj? Te przejście, co było odblokowane? Nie, to było tam po drodze, już pamiętam. Dobra. Zobaczmy. Co my tu w ogóle mamy jeszcze? Tu mamy takie, o. Wyjście sobie na mościk. Można sobie wyjść i tutaj coś poczytać. Nie, żeby mnie to jakoś bardzo interesowało. No i chyba niczego tutaj nie ma w sumie, zobaczmy jeszcze. Nie, tu chyba niczego nie ma. To po prostu takie dodatkowe 4 slociki. No i fajnie, 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 dobra. No to co, zrobimy se. To zrobimy. Zwiększymy mury. No i oczywiście zamkniemy od góry. O. No i będziemy tutaj kolejnego bydlaka polować. No i muszę pójść po miodowe, no. A jak można tę wodę przenieść, to super w sumie. Swoją drogą zapominam, żeby zbierać te kryształki, co nie? One co jakiś czas się co prawda tylko tworzą, ale jednak one mogą być sporo warte teraz.
Bo ich dużo na rynku nie ma jakoś szczególnie. Tych plortów wodnych. Za zrobienie zadań są portale, mówisz? No dobra, w sumie dawno nie robiliśmy żadnych zadań, no. Więc może faktycznie warto byłoby zrobić jakieś zadanie. Mamy też jedno zadanie główne, wiemy od kogo. Dobra, dawno nie robiliśmy zadań, więc niech będzie. Portale są. Co mamy? O kurde, ale łatwe. Tak się składa, że to jedno z łatwiejszych zadań, które dostałem. No i myk. Mango, jakieś te pierdoły. Dobra, wiecie co, macie. Bo wy chyba jecie wszystko? Nie, to nie wyjecie wszystko, wyjecie wszystko. A to sobie, no macie, macie. Bawcie się. A nie, oni dostali warzywa, tak jak chciałem. Dobra, next. O, mamy ten. Mamy kolejny ten. Ranch is offline. A dobra, wykonaliśmy zadanie i w sumie tyle się skończyło. Dobra, no nic, zadanie no wykonaliśmy, co jakiś czas będziemy ten. Tak, pamiętam, ale po co przynosić, skoro można nowe zrobić? Bodajże i tak jest ograniczenie 4 na zbiornik. Dobra. Idź spać, to w jaskini powinien być portal. Czemu jak pójdę spać, to w jaskini miałby być portal? No właśnie. Totalnie bez sensu. Dobra. No nic. To tak, generalnie w Dżowie musimy teraz pójść po miodowe. Może i zostały, ale wszystko w swoim czasie, widzowie. Ja tutaj staram się po kolei chcę rozwijać. No i aktualnie kolejny, które chcę rozbić, no to są oczywiście, nie wiem w sumie po co to zbieram. To są oczywiście te właśnie te, które zebrałem. I połączyć te z miodowymi, ale żeby połączyć je z miodowymi, no to na moje nieszczęście muszę mieć miodowe. No czyli musimy się kawałek przejść znowu, taką małą wyprawkę zrobić. No niestety, musimy małą wyprawkę zrobić, kawałeczek drogi. Ale skąd wiesz, że odblokowałem akurat w jaskini robiąc zadanie? Nie było nigdzie napisane, że akurat odblokowałem. I co? Kurczaki powinienem zbierać. Żeby pomału karmić tutaj tego bydlaka. Myk. Dobra, po co komu klucze nowe, kiedy tutaj jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia. Pójdziemy jeszcze po tych mango, slimy. Strasznie długo się idzie, co nie jest jakby długa droga jest, no ale dobra. Może były koło niego kurczaki, ale będziemy go karmić pomalutku. No będzie okazja, to będziemy go dokarmić po prostu, co nie? Dobra, miodowe z tego co pamiętam, one też były trochę głębiej. W sensie one nie były tu na początku. Tylko też trzeba było je pójść tam gdzieś głębiej po nie. Tak jak kojarzę. Czyli gdzieś chyba tutaj. Tędy. Tutaj możemy tu se przelecieć. O, będzie łatwiej. O, właśnie, tutaj są miodowe. Kurde, zostawcie moje miodowe! A, no tak. Dobra, mamy miodowy. Kurde, no zjadły wszystkie miodowe. Dobra, tu jest trochę. Wynocha stąd! Dobra, mamy 5 miodowych, które styknie. I tu jest zaraz mamy portal z tego co widzę, więc możemy wrócić. Jak się ta gra nazywa? Slime Rancher. Tylko właśnie teraz dopiero zauważyłem, że... A nie, dobrze, dobrze, tędy trzeba pójść, po prostu pójść. No i fajnie, i będziemy mogli zrobić kolejnych potężnych bydlaków. Tak jak planowałem, o ile kurczaków. A to są jakieś inne, a dobra, trudno. Myk, dobra.
Dobra, weźmy sobie te kryształki. Nie tutaj, o, tutaj. I to są jakieś sabelprorty. I tych jeszcze też nie mieliśmy. One pewnie są mega dużo warte, 83 chyba z tego co widzę. No, no dobra, to idziemy teraz stworzyć nową zagrodę dla tych sabelplortów. I połączymy je z miodowymi, czyli generalnie wydaje mi się, że przydałaby się kolejne drzewo z tymi właśnie mango miodowymi, znaczy nie miodowymi, tylko brakuje mi określenia miętowymi. Jedzcie! Bon appetit! O kurde, jak śmieszne połączenie wyszło. No, uroczo wyglądają, nie powiem. Plort collection dajmy na pewno. No i dajmy też muzykę, żeby byli to były trochę spokojne. Dobra, no i mamy kolejne połączenie ciekawe. No i je będziemy karmić. Jak zrobimy gardę, będziemy je karmić oczywiście. Czy będziemy je karmić? No te będziemy je karmić miodowymi. Nie miodowymi, cały czas źle mówię. A, miętowymi, cały czas słowo mi złe przychodzi. O, tymi będziemy je karmić. No i fajnie jest, bo wszystko jest koło siebie. Czyli tak jak planowałem. O, te też lubią. I patrzcie ile mrocznych tutaj jest, no. 22 mroczne. A one są bardzo cenne, widzowie. Bardzo, bardzo cenne są, jak się opierdzieli. No i mamy mango i teraz one se będą jadły. W sensie nakarmimy je. No i stworzymy też tutaj mango. Niech se rosną. Miodowe, ale są i te sabery, co nie? No też będziemy musieli trochę tam ograniczyć się, żeby te małe się rozmnożyły też. Ale dobra, ale wstępnie chodźmy. No i fajnie. Ulepszę, tego nie mam hajsu chwilowo, wiesz? Siupsom. Dobra, chodźmy spanko. Zrzemnijmy się. Tak? To fajnie, że mogę nastrzelić wszystkie slajmy, ale dosyć, jakby to nazwać, dosyć tego mało, tak jakby. Mam tylko jedno. Dobra, to teraz tak, zobaczmy jak cena. Oho, zaczęło trochę do przodu iść. Tylko kurde, to było dużo więcej warte. Myślicie, żeby czekać, czy już sprzedawać? Jeszcze poczekajmy. Jak już gromadzimy te, to poczekajmy, zobaczymy do jakich cen. Do jakich cen to wzrośnie. No właśnie było warte 60, co nie? A teraz ledwo co? No pomału idzie do góry. Ja to co prawda gromadzę. No tak, ale było dużo bardziej warte. No nie, no dobra, nie będziemy tego sprzedawać. Jeszcze się wstrzymamy. Choć przyznam się, że moje magazyny już coraz bardziej mówią, że nie chcą już się wstrzymywać, ale jeszcze się wstrzymamy. Ta, było bardzo dużo. A teraz widać, że drobniaki. Dobra, no to sprzedajmy te inne, bo wiadomo, jakikolwiek hajsik się przyda. Jakieś takie drobne wydatki. No niestety tych mamy dużo, co nie? No jakby nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ale na jakieś takie, wiecie, dzisiejsze wydatki to się akurat przyda. Jakieś misje poboczne może zrobimy. Zobaczmy swoją drogą, czy jest jakaś misja poboczna. Co jest? Ranczyk offline. Offline jest cały czas, te misje poboczne są. A cena, patrzcie, wzrosła, mimo tego, że cały czas sprzedawałem.
Cały czas te mroczne sprzedawałem, a i tak cena wzrosła. Ciekawe, co nie? Powiem wam, generalnie mało się z tego hajsu dostaje, ale tak wiecie, jakby jedno z drugim i nagle się okazuje, że jednak coś z tego jest, co nie? Jak się to wszystko pododaje. Dobra. Dobra, zbierzmy tu. No taki zwykły dzień w slajmowym ranczu, co nie? To widzę, że tutaj macie sprzeczność jest, bo teraz Shadow napisał, że jest 50 na 50, że wzrośnie czy spadnie. No to wait, czyli zależy od tego, ile tego jest na rynku, ile sprzedaje, czy... czy to jest randomowo? Mroczne są tutaj, ale faktycznie mocno spadły. No, mocno spadły. Kurde, tragicznie spadły. Tylko czemu te inne nie rosną, skoro tego ten... No dobra, no nic. Mamy 5000, chodźmy ulepszyć... Chodźmy ulepszyć tutaj, ten ogródek tam i wszystko. No nakarmimy, no dobra, musimy takie typowe rolnicze obowiązki tutaj spełnić. Czyli tych, co mamy nakarmić, to trzeba nakarmić. No nie, jakby nie pogadasz, to nie, no trzeba obowiązki farmerskie zrobić i tyle. Zróbmy tutaj. A, mają karmicielkę. Myk. Dobra. Takie podstawowe obowiązki. Dobra, i chodźmy ulepszyć tamto jeszcze, żeby było lepsze troszeczkę. Trochę kawałek drogi jest teraz, co nie? Jakby moje laboratorium i wszystko jest takie dosyć spore. Dobra, i tu widzimy, że raz, że to trzeba ulepszyć. Czyli to dać, to dać. Dobra, okej. Okay. I to też trochę bym ulepszył. Autofeeder bym dał. Dobra. I teraz myślę, że możemy to tutaj na luzie sobie dać. Niech on tam pomału sobie działa. A tu zbieramy naszą nagrodę i tutaj tak samo. Randomowo, bo ja miałem multum tego samego i tak rosło, mówisz? No to faktycznie dziwne. To jakby całe życie wszyscy mnie okłamywali, wychodzi na to. Że coś, że to randomowo. No dobra, no jakieś randomowo, no to wiecie. Dobra, no ale jeszcze zobaczymy, jeszcze przetrzymam trochę ten honey plort. Zobaczę, czy wzrośnie. No niby trochę lepsza cena jest, dobra. No nic, czas, chyba to tak, jeśli chodzi o ogrodnicze sprawy to tyle. Czas zrobić chyba jakąś porządną wyprawę, albo zrobić właśnie zadanie z tymi owockami, co nie? Co tam było zrobienia. Albo pójść nakarmić jakiegoś bydlaka. Wydaje mi się, że nakarmienie jakiegoś bydlaka jest dobrym pomysłem. Dobra, zbierzmy kury. Nakarmimy tego jednego bydlaka. Dobra, myślę, że tyle styknie. Nakarmimy znowu tego kotka, jak będziemy iść tam koło niego. I spróbujemy odblokować kolejny klucz. Wiecie, bo tam już sporo nakarmiliśmy. Po drodze oczywiście, jak się jakieś kurczaki natrafią, to zbierzemy. Ale generalnie karmiłbym tego kota tutaj, po tej stronie. I dostał kolejny klucz, który odblokuje być może kolejną fantastyczną lokację. Patrzcie się, jak rzucają się strajmy na mięso, co nie? Na biedne, bezbronne kurczaki. Co tu się dzieje? Jaka wyżera totalna.
Totalna wyżerka w postaci kurczaków. Kotek daje portal, nawet jeśli to z przyjemnością z tego portalu skorzystamy. Zobaczmy. Ile tutaj się kur... nam uchowało. Oho. No i myk, mamy dwie skrzyneczki, mamy portal faktycznie. Ale gdzie ten portal prowadzi? Tego nie wiem.